Internetowa Telewizja Regionalna HB, Gracjan Broda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem pan Cezary Arciszewski, prezes Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej w Policach, a także zastępca przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz przewodniczący Rady Powiatu w Policach. Mnóstwo tych funkcji, panie Czarku. Dobry wieczór panu, witam Państwa. No ale to tak jest, że jak się jest aktywnym, to przychodzą różnego rodzaju propozycje i kwestia tylko dobrze zorganizowanego czasu i można je spokojnie wypełniać. Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, w jaki sposób regulowane są stawki za ogrzewanie? Bo to, myślę, jest taki temat, nad którym zastanawiają się mieszkańcy Polic, którym przychodzi płacić za to ogrzewanie. Słyszy się o podwyżkach, zresztą ta podwyżka ostatnio w PEC-u również była i tak naprawdę do końca nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób jest to regulowane. Cena na energię cieplną w Polsce, ale nie tylko na cieplną, bo i na energię elektryczną, na energię zawartą w paliwie gazowym, jest ceną regulowaną. Specjalna administracja rządowa w postaci Urzędu Regulacji Energetyki dba o to, aby te ceny były dostosowane do rynku i aby one były uzasadnione. Mówi się w prawie, że równoważy interes odbiorcy energii z tym, kto ją produkuje i dostarcza, a w praktyce odbywa się to w ten sposób, że taryfa, bo tak jest w przepisach określone, jest przez nas sporządzana i przez wiele miesięcy przez właśnie urzędników Urzędu Regulacji Energetyki oceniana, weryfikowana, sprawdzana. Praktycznie jest to kontrola całej firmy i po wielu, wielu poprawkach taka taryfa jest zatwierdzana i wówczas w przypadku energii cieplnej, odbiorca tej energii cieplnej jest o tym z odpowiednim wyprzedzeniem informowany. Ta taryfa jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w naszym przypadku i wtedy przyjmowana do stosowania. Czyli to nie jest tak, że siedzi sobie, załóżmy, prezes Arciszewski i mówi, no ja mam teraz pomysł, że tą stawkę trzeba będzie podnieść, i ja ją podnoszę i ona, powiedzmy, z dniem 1 stycznia kolejnego roku wchodzi w obieg. To już od dawna tak nie było, bo jak nie było Urzędu Regulacji Energetyki, to były inne mechanizmy, które regulowały tę cenę. To wynika z prostej przyczyny. No, przedsiębiorstwa sieciowe, a takim jest między innymi Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, no to taki swoiste uzależnienie od tego dostarczyciela, w tym przypadku energii cieplnej, i nie można sobie pozwolić, żeby tutaj swoboda i, przepraszam w cudzysłowie, jakaś taka twórczość była, bo mówię, nie trzeba równoważyć interes zarówno producenta, ale również i odbiorcy tej energii cieplnej. Panie prezesie, a proszę mi powiedzieć, jak wygląda współpraca z Grupą Azoty, Zakłady Chemiczne Police, bo przecież to od nich też spore zasoby ciepła to jest, kupujecie. Po pierwsze, z mojego punktu widzenia współpraca jest bardzo dobra, na wysokim poziomie. Po drugie, ona ma charakter historyczny. Dlatego, że trzeba wiedzieć, że nasza firma powstała najpierw w 1992 roku jako przedsiębiorstwo państwowe, a później w 1993 jako spółka prawa handlowego, ale przed powstaniem tej firmy było tu Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i to Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatrywało w energię cieplną tylko część Polic. Znaczną część miasta zaopatrywały zakłady chemiczne Police. Powstawały zasoby mieszkaniowe, zakładowe i do tych zasobów dostarczana była energia cieplna. W 1994 roku gmina Police przejęła ciepłociąg, który łączy zakłady chemiczne Police z miastem i tak firma ciepłownicza, która jest w 100% gminy Police, jej właścicielem jest gmina Police, zaczęła grzać całe miasto. Nigdy nie narzekałem i narzekam na współpracę z zakładami chemicznymi Police. Porozumiewamy się i na szczeblu technicznym, i na szczeblu prawnym, organizacyjnym. Nie ma z tym problemu. A jakie korzyści problemu z tej współpracy płyną dla mieszkańców, dla Proszę tych państwa, końcowych odbiorców? Trzeba powiedzieć, że w 1992 roku, no czyli już 25 lat temu, ćwierć wieku temu, kiedy przybyła na teren województwa jeszcze wtedy szczecińskiego firma, która chciała ulokować zakład uszlachetniania węgla kamiennego, Polczar w skrócie go nazwijmy, to między innymi skierowała kroki do Polic i wtedy gmina
ówczesne władze gminy podpisały z ówczesnymi władzami zakładów chemicznych Police porozumienie, które mówiło, że połowa energii cieplnej, która będzie przy okazji uszlachetniania tego węgla sprzedawana zakładom chemicznym Police, trafi do gminy. Stąd później te ruchy dotyczące przejęcia cię pociągu, grzania całego miasta, po to, aby ta umowa dotyczyła wszystkich mieszkańców grzanych przez przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. No i korzyść jest taka, że Policzanie płacą mniej, dużo mniej za energię cieplną niż inni mieszkańcy innych miast, nie tylko w województwie zachodniopomorskim, ale i w Polsce. Mamy jedną z najniższych cen. My jesteśmy właśnie w tej izbie jednym z członków ponad 240 firm ciepłowniczych i porównujemy ceny. Mamy w Policach jedne z najniższych cen w kraju. Właśnie na skutek tego, że taryfa sporządzana przez zakłady chemiczne Police, bo zakłady chemiczne Police również sporządzają taryfy, również podlegają tym rygorom, również nie stosują swobodnie swoich cen na energię cieplną, zawiera właśnie ten kontrakt polczarowski i on jest niższy i ta cena do nas przepływa jako niższa, a my z kolei mamy obowiązek zgodnie z przepisami stosownych rozporządzeń uwzględnić w naszej taryfie. Czyli nie możemy sobie szermować spokojnie tą ceną jak chcemy, tylko musimy ją przenieść na odbiorcę. A jak wygląda współpraca właśnie z tymi największymi odbiorcami w Policach? Czyli mam tutaj na myśli spółdzielnie mieszkaniowe i Chemik i Odrę. My mamy 92 w tej chwili kontrahentów. Ta liczba kontrahentów przyrasta w zasadzie z miesiąca na miesiąc. W tej chwili to jest, jak idzie o nowe podłączenia, kolejka, bo wszyscy, którzy w Policach się budują, chcą zaopatrywać się w naszą energię cieplną, porównują ceny, porównują bezpieczeństwo dostaw, co jest nie bez znaczenia, jak słyszymy i oglądamy w mediach ogólnopolskich. Więc wśród tych 92 rzeczywiście dwie spółdzielnie to są najwięksi nasi odbiorcy i trzeci Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej. Współpraca układa się znowu z mojego punktu widzenia bardzo dobrze i myślę, że zarządy tych instytucji również nie narzekają. Wykonujemy wspólnie szereg naprawdę interesujących przedsięwzięć. Nie wszyscy w Policach wiedzą, że przystąpiliśmy do likwidacji dużego węzła grupowego, który zaopatruje budynki umownie nazwane Leningrady. Pierwszy od 2 do 10 został w tym roku już bezpośrednio do tego budynku. Są wysokie parametry podane i dwa węzły wbudowane. W przyszłym roku kolejne dwa budynki. W następnym roku, w następnych latach kolejne dwa. Więc za A moment kto pokrywa Leningrady, koszty tych inwestycji? Za moment Leningrady będą zasilane bezpośrednio każdy budynek odrębnie. Ale zanim powiem, jak to wygląda kosztowo i kto pokrywa nakłady, to powiem, że ze spółdzielnią mieszkaniową Chemik podobnie. No, ulica Wróblewskiego, budynki klatki schodowe, budynki, 7 budynków od 6 do bodaj 18 również w 2012 roku. Dostarczyliśmy tam, zlikwidowaliśmy duży węzeł grupowy i o moduł ciepłej wody. Dobudowaliśmy spółdzielnię mieszkaniową Odra oprócz Wyszyńskiego, właśnie Leningradów, to jeszcze ulica Kołłątaja, Rycerska, moduł ciepłej wody. Także z GKM to ulica Piłsudskiego i tam zaopatrywanie budynków, czy to w moduł ciepłej wody, czy w moduł energii cieplnej. Tam, gdzie odbiorca sobie życzy, współpracujemy. Odbywa się to na zasadzie porozumień. Reguły gry są jednakowe dla wszystkich, czyli tam, gdzie była dostarczana energia cieplna, gdzie był na przykład węzeł grupowy, to przy jego likwidacji, stopniowej likwidacji, przyłączę do tego, do nowego, do budynku, czyli do nowego węzła indywidualnego jest po stronie PEC-u. My pokrywamy koszt tego przyłącza z urządzeniami pomiarowymi itd., itd. Natomiast budowa nowego węzła, podkreślam, tam, gdzie była już energia cieplna dostarczana, odbywa się w proporcjach po 50%. Rozumiem. W przypadku nowych podłączeń to są inne sytuacje, tam w zależności od tego, jak sobie życzy odbiorca, bo bywa tak, że odbiorca życzy sobie, żeby odbiorca był właścicielem węzła i wtedy on pokrywa koszty. Dobrze, zostawmy ciepłownictwo, porozmawiajmy troszeczkę o polityce, bo to podobnie jak PES jest panu równie bliskie. Proszę mi powiedzieć, co dla wspólnoty samorządowej Gryf 21 oznaczają zmiany zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych?
Jaki będzie rozkład mandatów w Radzie Miejskiej i Radzie Powiatu Polskiego? Czy Pana zdaniem on będzie podobny do tego z 2014 roku, czy po tych zmianach ta przewaga wspólnoty samorządowej Gryf no może już nie być tak duża? Ja bym chciałem powiedzieć, że po pierwsze, jak idzie o ordynację wyborczą, o kodeks wyborczy, bo tak należy mówić, to on jest w tej chwili przedmiotem obrad. Nie wiemy, jaki końcowa treść będzie tych zmian. To po pierwsze. Nie wiemy, jak zachowa się pan prezydent, bo spotyka się z organizacjami pozarządowymi, dyskutuje na ten temat, to wiemy. Natomiast ja bardzo spokojnie podchodzę do tego. Proszę państwa, jak idzie o wybory samorządowe na szczeblu gminnym, to one były i większościowe, i proporcjonalne, i znowu większościowe, więc to różnie się odbywało. Kiedyś taką cezurą to było 20 tysięcy mieszkańców, poniżej to były większościowe, powyżej proporcjonalne, później 40 tysięcy mieszkańców. W 2014 to były wybory większościowe we wszystkich samorządach gminnych, z wyjątkiem miast na prawach powiatu. A więc, a do powiatów były wybory proporcjonalne, więc tutaj się nic nie zmieni. Może się nic nie zmienić, jak idzie o wybory proporcjonalne do powiatu, choć nie musi, bo może się zmienić wszystko. Jak idzie o gminę, zacznijmy od gminy. Wybory większościowe, no to rzeczywiście głosowanie w okręgach jednomandatowych. No teraz będą okręgi wielomandatowe. I nie ma możliwości, żeby ktoś zdobył przy 21 radnych, 17 radnych w wyborach proporcjonalnych. To jest trudne do osiągnięcia i przewaga musiała być bardzo duża. Ale istota, oprócz tego, że one są proporcjonalne, polega na tym, jak będą wyglądały okręgi wyborcze i jak ilomandatowe będą. Do tej pory było tak, że jak były wybory proporcjonalne, to w gminie Police były 3 okręgi siedmiomandatowe. W tej chwili mówi się o 3 do 7. Do tej pory decydowała o tym Rada Miejska w uzgodnieniu z komisarzem wyborczym. Teraz, w myśl nowych przepisów, jeśli one wejdą w życie, będzie decydował arbitralnie komisarz wyborczy, który będzie powoływany przez rząd i którym nie będzie tak jak do tej pory sędzia, a osoba z wyższym wykształceniem prawniczym. Tak jest w projekcie. Zaznaczam, nie wiemy, czy tak będzie. A więc to, ile mandatów będzie ile mandatów zdobędzie dane ugrupowanie, oprócz tego, ile głosów ono zdobędzie, będzie zależało od wielkości okręgu wyborczego. Bo jeśli nałoży się na to tak zwaną metodę Donta, jak idzie o liczenie głosów, to proszę państwa, przy 3-mandatowym okręgu wyborczym, żeby zdobyć głos, to poparcie musi sięgać około 20%, żeby zdobyć mandat, przepraszam, około 20%. Więc w gminie Police, generalnie w gminach może się zmienić. Oczywiście najsilniejszy i tak będzie brał dużo więcej niż ten, który jest trzeci, tak? Bo tak z matematyki wynika. W powiecie, jeśli zostaną te same okręgi, a w powiecie my mieliśmy, przypomnę, okręgi 1-5-mandatowy, 2-4, reszta 3-mandatowe, i nowe przepisy mówią, że ma być od 3 do 7. To może się zmienić, nie musi się zmienić. W województwie jest taka sytuacja, że okręgi były od 5 do 15 osób, a mają być od 3 do 7, nie osób, a mandatów. Bo diabeł tkwi w szczegółach, prawda? To, że już komisarze wyborczy i tak dalej, że protestuje przewodniczący komisji wyborczej, to jest jedna strona zagadnienia i to są pryncypia, tak? Nie z punktu widzenia samorządowca, one są istotne, ale jak później rozważamy już w szczegółach, jak ma wyglądać, to naprawdę wielkość okręgu ma istotne znaczenie dla przyszłych wyników. No i będzie też zmiana zapowiadana, dwukadencyjność burmistrzów, wójtów, prezydentów, liczona od 2018 roku. Brak możliwości startowania kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta do innego samorządu niż samorząd gminny. Złośliwi mówią, że Władysław Diakon ma 2 kadencje spokojne, bo z nim rzeczywiście wygrać jest bardzo ciężko, co pokazują wyniki z ostatnich lat. No 70% poparcia właściwie w każdych kolejnych wyborach, no to pokazuje, że tym jego politycznym rywalom jest rzeczywiście wygrać z nim bardzo trudno. No ale to pan burmistrz Władysław Diakon ciężko na to pracuje.
przecież to samo nie przychodzi. Wszyscy, którzy interesują się życiem samorządowym, widzą, że poświęca czas na sprawy gminne od rana do późnych godzin nocnych i to naprawdę nie trzeba być wnikliwym obserwatorem, żeby to zauważyć. Jest wszędzie, gdzie tylko może być. Także tutaj nie ma co zazdrościć, a to, że inni kandydaci przegrywają, no to jest kwestia nie pana burmistrza Diakuna, to nie problem pana burmistrza Diakuna, tylko problem tych kandydatów. Naprawdę poświęca bardzo znaczną część swojego życia samorządowi i to jest premia, którą od wyborców otrzymuje. Poza tym mam wrażenie, oczywiście to każdy może oceniać według swoich kryteriów, sympatii i tak dalej, że w gminie Police nie dzieje się źle. Ale to jest oczywiście ocenne, różne osoby mają różny pogląd i mają prawo mieć różny pogląd. Natomiast pan burmistrz Diakun bardzo na tę popularność ciężko pracuje. Ale też na tej działalności i popularności Władysława Diakuna korzystają pozostali politycy wspólnoty samorządowej Gryf, z czego przykładem może być chociażby wynik wyborów samorządowych z roku 2014 i te 17 mandatów, o których już pan wspominał wcześniej. Tak, ale to jest proces, problem jakby synergii, tak? Bo to, że członkowie wspólnoty samorządowej Gryf czerpią garściami z popularności jej lidera, to jest prawda. Ale z drugiej strony to wszyscy ci ludzie, którzy zostali radnymi, czy wszyscy kandydaci, to byli naprawdę godni kandydaci. Oni wygrali w równej walce z wyborczej, z innymi osobami, też zacnymi. I to nie przypadek, że zostali radnymi. Tam były przecież pod kandydatami naszych koleżanek i kolegów również były zacne osoby. Okazuje się, że wyborcy uznali, że oni będą lepiej mandat swój pełnić i powierzono im te mandaty obdarzonych zaufaniem. I jedni i drudzy ciężko na to pracowali i ciężko nadal pracują, bo to już się skończyły te czasy, gdzie wystarczyło wpisać się na listę i już się było. Dzisiaj trzeba ciężko pracować, trzeba przede wszystkim być uczciwym i realizować program, którym się przekonało do siebie. Zakładając, że te przepisy będą takie, jak zostały zaproponowane ostatnio przez Prawo i Sprawiedliwość, kto według pana może być największym wygranym, a kto największym przegranym tutaj u nas w Policach? Trudno mówi się, że mają zyskać partie polityczne, a biorąc pod uwagę aktywność lokalnych naszych działaczy, czy to z Platformy Obywatelskiej, czy z Prawa i Sprawiedliwości, to można odnieść wrażenie, że wcale tak nie musi być. Tak, to prawda. Wcale tak nie musi być. Musimy oddzielić sejmik, gdzie może być rzeczywiście beneficjentem, może być Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że ma bardzo duże poparcie, a przypomnijmy, że jak idzie o województwo zachodniopomorskie, to w sejmiku nie miało przewagi. I tutaj to, co powiedziałem o tych mandatach i tak dalej, ale w samorządach gminnych, powiatowych to naprawdę nie musi się wcale tak przełożyć. Naprawdę, jeśli ktoś sądzi, że to się tak zadekretuje zmianą ordynacji i się spowoduje, że dane ugrupowanie, nie wiem, polityczne czy każde inne wygra, tak nie jest. Oczywiście potencjalnie można stwarzać szanse, ale mieszkańcy, wyborcy mają swój rozum i naprawdę głosują tak, jak rozum im dyktuje. I wcale to nie musi być tak, że dane ugrupowanie, czy w tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość, bo ono wprowadza te zmiany, to będzie głównym beneficjentem. Każdy inny również może być tym głównym beneficjentem. Prawo i Sprawiedliwość zaś, no niestety, jako organizacja partyjna, która rządzi w kraju, no jest każda partia, która rządzi i zmienia ordynację wyborczą, jest narażona na zarzuty, że robi to pod siebie i tak dalej. Wcale tak nie musi być. Ja twierdzę, że jeśli w powiecie polickim, jestem radnym powiatowym, wcale nie musi dojść do istotnych zmian, bo wybory były proporcjonalne, będą proporcjonalne, będą podobne organizacje startowały. W związku z powyższym wcale tam nie musi dojść do wielkich przetasowań. A jak oceni pan tą współpracę koalicyjną na poziomie powiatu polickiego? Czy Prawo i Sprawiedliwość jest taką przystawką Gryfa, czy jest pełnoprawnym koalicjantem? Bo biorąc pod uwagę różnego rodzaju zagadnienia z tym związane, no to można mieć obiekcje.
A jakich obiekcjach pan redaktor? Chociażby coś takiego, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości zgłaszają listę swoich priorytetów do budżetu na rok 2018 i potem się okazuje, że z tych ich priorytetowych inwestycji właściwie to żadna nie jest wciągana na tą wspólną listę, czyli można odnieść wrażenie, że ta siła przebicia no nie do końca jest taka mocna, jakby to mogło się wydawać. Nie, to wcale tak nie jest. My zawaliśmy koalicję na 4 lata i ona jest na zasadach partnerskich. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mają udział w zarządzaniu powiatem polickim, pełnią bardzo ważne funkcje w samorządzie powiatowym. Natomiast sprawa priorytetów budżetowych. Oprócz priorytetów Prawa i Sprawiedliwości są priorytety komisji poszczególnych i tam przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości również są aktywni i przedstawiają, bronią swoich racji. Już wtedy z punktu widzenia już, no, członka komisji, tak? Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Mienia, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu jest pan Dominik Brzęcki. Komisja jedna z ważniejszych, jeśli nie najważniejsza, więc absolutnie nie są w defensywie i nie są pomijane ich priorytety. Tak naprawdę jak dyskutujemy, to wszyscy mamy takie same priorytety. Przecież wiemy, że w powiecie polickim największym problemem są drogi, zwłaszcza te poza Policami, i na które potrzeba wielu milionów złotych i z tym są realne kłopoty. My się bardzo cieszymy z tego, że udało nam się wspólnie te meandry zmian w ustawie oświatowej jakoś przejść, nie chcę powiedzieć suchą nogą, bo to jest złe porównanie, ale udało się bez zbędnych napięć, co jest nie bez znaczenia przecież, przejść i jakoś to zorganizować. Więc, a to było duże wyzwanie, prawda, w aspekcie cały czas podtrzymania współpracy polsko-niemieckiej i Legnic, tak. Udało się parę dróg wyremontować, udało się porozumieć z gminą Police, do tej pory wydawałoby się w rzeczy bardzo trudnej, bo doświetleniu przejść, tak, sprawa z punktu widzenia bezpieczeństwa pozadyskusyjna, natomiast organizacyjnie to było bardzo trudne, ale udało się jakoś zrealizować. Więc jakieś tam rzeczy robimy i robimy to przy udziale naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli politycy czy radni Prawa i Sprawiedliwości z powiatu organizują konferencję prasową i apelują do zarządu powiatu polskiego o to, żeby zrobić rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego. Tak. Potem zgłaszają to w swoich priorytetach i okazuje się, że tego ronda, no, dalej jakichś planów odnośnie jego budowy nie ma, no to wie pan, no to można mieć takie wrażenie, że albo to jest niepoważna sugestia i nie zostało gdzieś to uzgodnione na etapie rozmów koalicyjnych. Bo nie zostało. Bądź bieżących, bądź wcześniejszych. No bo nie zostało, bo przecież politycy Prawa i Sprawiedliwości mają swojego przedstawiciela w zarządzie w postaci wicestarosty, przecież to jest bardzo ważny urzędnik. I to, jak oni się komunikują, to jest ich sprawa. Natomiast było wielokrotnie wyjaśniane, że to rondo i to rozwiązanie tego problemu komunikacyjnego to w związku z realizacją wielkiego przedsięwzięcia, tak, metropolitalnego, dzisiaj trudne do zrealizowania przedsięwzięcie ze względu na nakładające się te inwestycje, gdzie wydzielenie pasów drogowych i tak dalej, i tak dalej. Co do poprawy bezpieczeństwa dróg, to naprawdę wszyscy jesteśmy zgodni. Tutaj nie ma dyskusji, że ktoś uważa, że jest za bezpiecznie, tak? Bo nigdy nie jest tak bezpiecznie, żeby nie mogło być bezpiecznie. Jest tylko kwestia możliwości wykonania. Wszyscy wiedzieli, że musimy się skupić najpierw na wiadukcie, bo wiadukt groził zamknięciem wjazdu do Polic, tak? No taka była diagnoza jego stanu, więc trzeba było wszystkie ręce na pokład tam skierować. Ale to nie odnosi pan takiego wrażenia, że to było wręcz troszeczkę niepoważne, bo można było to załatwić na poziomie właśnie tych rozmów koalicyjnych? Ale oczywiście, że można było, ale ja nie oceniam tego jako poważne czy niepoważne. Uważam, że każdy ma prawo do swoich aktywności. Naprawdę z dużym dystansem do tego podchodzę. I nie oceniam ani kolegów ze Prawa i Sprawiedliwości, ani innych koleżanek i kolegów z innych ugrupowań radnych. Absolutnie. To są moi partnerzy i traktuję ich na jednakowym poziomie, na swoim poziomie. To proszę mi powiedzieć, kiedy zostanie potwierdzona kandydatura Władysława Dekuna na burmistrza Polic?
Kiedy mogą mieszkańcy się spodziewać takiej deklaracji? Mogą się spodziewać takiej deklaracji już teraz, bo pan burmistrz Diakun nie ukrywa, że ma zamiar wystartować, ale z punktu widzenia formalnego wtedy, kiedy będą ogłoszone wybory. Ale pan Diakun, pan burmistrz Władysław Diakun nie ukrywa, że jest zainteresowany startowaniem w wyborach na kolejną kadencję, 2018-2022, a jednocześnie jest naszym naturalnym liderem. Jest liderem Wspólnoty Samorządowej Gry 21, jest naturalnym liderem i nie ma tutaj wątpliwości co do jego kandydatury, ale przecież oficjalnie to kandydaci będą zgłaszani wtedy, kiedy będzie na to czas, ale to nie ma co się chować tutaj, bo no fakty są takie i to jest oczywistość. A proszę mi powiedzieć, jak będzie wyglądała ta kampania wyborcza? Ona będzie różnić się od tej z 2014 roku, czy nie? Czy będzie bardzo podobna? W powiecie będzie bardzo podobna. Jak idzie o gminę, no to się będzie różnić. Bo w wyborach, gdzie są okręgi jednomandatowe, gdzie są, no to wtedy każdy prowadzi kampanię, tak, tam gdzie ma swój okręg, czyli kilka ulic, tak, kilkanaście domów, kilkanaście klatek schodowych, a dalej prowadzi jego kolega. Tu natomiast będzie kampania grupowa, tak, czyli ile mandatów z danego okręgu, no to wszyscy razem będą musieli ją prowadzić, a oprócz tego indywidualnie jeszcze każdy, bo każdy będzie chciał zdobywać głosy na siebie. I to wsparcie lidera będzie być może kluczowe. Czy wsparcie lidera przy każdych wyborach jest co najmniej bardzo istotne, bywa, że kluczowe, ale to też działa w drugą stronę. Tak? Jak ktoś jest bardzo słabym kandydatem, to naprawdę lider nie pomoże. Już te czasy, kiedy się robiło zdjęcie z liderem i wchodziło się z zamkniętymi oczami, się skończyły. Trzeba pokazać, że coś chcesz zrobić po pierwsze, po drugie, że coś umiesz zrobić, a jak już robiłeś, to rzeczywiście czy zrealizowałeś swoje propozycje. My jako ugrupowanie Wspólnota Samorządowa Gry 21 nie mamy się czego wstydzić, realizujemy nasz program drobiażdżek, bardzo proszę, to się interesuje, możecie Państwo sprawdzić, kwestia wyciszenia szkół, tak? Spokojnie to realizujemy i w zasadzie można powiedzieć, że większość placówek oświatowych już takie procesy przeszła. Więc tutaj nie ma żadnych z tym problemów. Czy też zapowiadany przez nas w kampanii wyborczej modernizacja, kapitalny remont hali sportowej przy ulicy Siedleckiej, choćby tak z ostatnich dni. I wiele, wiele innych naszych propozycji jest realizowanych. Nie mamy się czego wstydzić. Podobnie w samorządzie powiatowym. Najistotniejsze z mojego punktu widzenia, czym ja się bardzo mocno zajmuję i zaangażowałem w to bardzo poważnie, to współpraca z gminami. Proszę zwrócić uwagę, jak to dzisiaj wygląda. Zapraszamy na fora samorządowe, zapraszamy do rozmów z wójtami Dobrej, Kołbaskowa, z burmistrzem Nowowarpna. To ta współpraca, to dyskutowanie i wspólne problemy, rozwiązanie wspólnych problemów jest bardzo ważne. Między innymi ostatnia deklaracja dotycząca dalszej realizacji współpracy w zakresie opieki nad osobami starszymi. No to są kluczowe zagadnienia, jak idzie o samorząd powiatowy. To podsumowując, czy zmieni się krajobraz polityczny dzień po wyborach, czy będzie w takim kształcie jak teraz? Panie redaktorze, no to jest kwestia, no pytanie do wróżki. Może się zmienić, nie musi się zmienić. Wszystko zależy od tego, jak wybory, jak kandydaci będą startowali oraz w dużym stopniu od ordynacji wyborczej, od kodeksu wyborczego, ale powiadam, były już proporcjonalne wybory do rad gmin i Wspólnota Samorządowa Gryf również wychodziła z nich obronną ręką. Dziękuję. Moim Państwa gościem był pan Cezar Arciszewski, prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Policach, zastępca przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz przewodniczący Rady Powiatowej w Policach. Bardzo serdecznie dziękuję. Raz jeszcze dziękuję. Pozdrawiam Państwa.